Istnieje wiele związków o budowie jonowej, które są bardzo słabo rozpuszczalne w wodzie. Jednym z przykładów takiego typu związków chemicznych jest chlorek ołowiu 2. Załóżmy, że mamy 10 g tej soli i wsypaliśmy je do 50 ml wody o temperaturze 25 stopni Celsjusza. Po pewnym czasie rozpuściło się jedynie 22 g soli. Większość soli nie uległa rozpuszczeniu i pozostała w układzie w postaci nierozpuszczonego osadu. Ta część soli, która się rozpuściła w wodzie, zdysocjowała, dając dwudodatnie kationy ołowiu i aniony chlorkowe. Skoro te 0,22 gram soli to maksymalna ilość soli, jaką jesteśmy w stanie rozpuścić w 50 ml wody, to znaczy, że mamy tutaj do czynienia z roztworem nasyconym. Roztwór nasycony to taki, który zawiera w sobie maksymalną ilość substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika przy danej temperaturze i ciśnieniu. Naszym pierwszym zadaniem jest obliczenie, jaka jest rozpuszczalność chlorku ołowiu 2 w wodzie w temperaturze 25 stopni Celsjusza. Musimy obliczyć, jak dużo danego składnika można rozpuścić w danym rozpuszczalniku w sprecyzowanych warunkach, aby uzyskać roztwór nasycony. Rozpuszczalność jest to ilość substancji, jaką jesteśmy w stanie rozpuścić w 100 gramach rozpuszczalnika. Z treści zadania wynika, że w 50 ml wody rozpuszcza się 0,22 grama soli. Jeśli założymy, że gęstość wody wynosi 1 gram na centymetr sześcienny, czyli 1 gram na mililitr, to okazuje się, że 0,22 grama soli rozpuścimy w 50 gramach wody, która jest rozpuszczalnikiem w analizowanym układzie. W takim razie w 100 gramach wody można rozpuścić 2 razy tyle soli. Więc rozpuszczalność chlorku ołowiu 2 wynosi 0,44 grama na 100 gram wody. Możesz się spotkać również z rozpuszczalnością podaną jako liczba moli, substancji rozpuszczonej, jaką można rozpuścić w 1 decymetrze sześciennym roztworu. Ten typ rozpuszczalności określa się jako rozpuszczalność molową. Wiemy, że mamy do czynienia z 22 setnymi grama soli w 50 ml wody. Tutaj możemy zaniedbać to, że sól, jaka się rozpuści, jakkolwiek wpływa na zmianę objętości roztworu. Więc objętość roztworu jest równa objętości wody, jaką użyto do sporządzenia roztworu. 0,22 grama soli rozpuści się w 50 cm sześciennych roztworu. Więc w 1000 cm sześciennych roztworu w 1 decymetrze sześciennym będziemy mieć x soli. X wynosi 4,4 grama. Teraz masę substancji rozpuszczonej zamienimy na liczbę moli tej substancji. W tym celu najpierw oblicz, jaka jest masa molowa chlorku ołowiu 2. Masa molowa chlorku ołowiu 2 to masa molowa ołowiu plus 2 razy masa molowa chloru. To daje nam 207 plus 2 razy 35,5, co w sumie wynosi 278 gram na mol. Skoro 1 mol soli ma masę 278 gram, to 4,4 grama stanowią y moli chlorku ołowiu 2. Rozpuszczalność molowa chlorku ołowiu 2 w temperaturze 25 stopni Celsjusza wynosi 16 tysięcznych mol na decymetr sześcienny. Jeśli mówisz o rozpuszczalności, to bardzo ważne jest, aby podawać, w jakiej temperaturze wliczono daną rozpuszczalność, gdyż wraz ze zmianą temperatury zmienia się wartość rozpuszczalności. Przejdźmy do kolejnego punktu zadania. Mamy obliczyć stałą procesu rozpuszczania słabo rozpuszczalnej soli. Jest to tak zwany iloczyn rozpuszczalności. Zapiszmy równanie reakcji dysocjacji chlorku ołowiu. Chlorek ołowiu 2 w wodzie dysocjuje, dając kation ołowiu 2+ i anion chlorkowy. Po dobraniu współczynników stechiometrycznych mamy 2 mole jonów chlorkowych w równaniu reakcji chemicznej. Skoro chlorek ołowiu 2 jest solą bardzo słabo dysocjującą w wodzie, to w układzie ustala się stan równowagi pomiędzy zdysocjowaną a niezdysocjowaną solą. Dochodzi do stanu równowagi pomiędzy osadem a substancją rozpuszczoną w danej ilości rozpuszczalnika i przy danej temperaturze. Szybkość rozpadu soli na jony jest taka sama, jak szybkość wytrącania się osadu soli w układzie. Przypomnę, że stała równowaga reakcji zgodnie z prawem działania mas
Jest to iloczyn stężenia równowagowego produktów podniesionych do odpowiednich potęg równych współczynnikom stechiometrycznym reakcji podzielony przez iloczyn stężenia równowagowego substratów podniesionych do odpowiednich potęg równych współczynnikom stechiometrycznym reakcji. Wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności będzie wyglądać następująco. Stężenie równowagowe dwudodatnich kationów ołowiu razy stężenie równowagowe anionów chlorkowych podniesionych do potęgi drugiej. W równaniu reakcji mamy kolejno współczynniki 1 i 2 przed produktami reakcji. To wszystko można by chcieć w myśl prawa działania mas podzielić przez stężenie równowagowe soli niezdysocjowanej. Jednak jony zdysocjowane nie znajdują się w równowadze z roztworem niezdysocjowanym, tylko z osadem, więc nie możemy tutaj mówić o jakimś stężeniu równowagowym. W wyrażeniu na stałą równowagi nigdy nie uwzględniamy osadów i czystych substancji. Jeśli chcemy poznać stałą równowagi dla tej reakcji, możemy zacząć od stężenia początkowego reagentów w roztworze. A następnie zastanawiamy się nad zmianą stężenia, dzięki czemu możemy wreszcie otrzymać stężenie równowagowe. Początkowo mamy do czynienia z samym osadem, więc stężenie jonów w roztworze wynosi 0. Następnie należy obliczyć, jaka jest rozpuszczalność molowa chlorkołowiu 2 w zadanych warunkach. I to zrobiliśmy w poprzednim podpunkcie zadania. Rozpuszczalność molowa chlorkołowiu 2 w temperaturze 25 stopni Celsjusza wynosi 16 tysięcznych mol na decymetr sześcienny. Ta wartość mówi nam o tym, jakie stężenie chlorkołowiu 2 otrzymamy w tym układzie. Podpowiada nam to, ile moli chlorkołowiu 2 przejdzie do 1 decymetra sześciennego roztworu. Wiemy, że cała ilość rozpuszczonego chlorkołowiu od razu dysocjuje w wodzie. Tak więc, zgodnie z równaniem reakcji chemicznej, z każdego mola rozpuszczonej soli otrzymujemy 1 mol kationów ołowiu dwudodatnich i 2 mole anionów chlorkowych. Z 16 tysięcznych moli soli otrzymamy 16 tysięcznych moli kationów i 2 razy tyle, czyli 32 tysięczne mole anionów chlorkowych. Także możemy te stężenia wprowadzić do wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności i otrzymujemy, że stała równowaga reakcji będzie równa 16 tysięcznych razy 32 tysięczne podniesione do kwadratu, co daje nam 1,6 razy 10 do minus 5. Tyle wynosi iloczyn rozpuszczalności chlorku ołowiu w temperaturze 25 stopni Celsjusza.